Universal salutations of peace transmit out from me to you. It's Ash reporting live with none other than Fort Knox 5, and how do you do? I know it's been a long time, you've been waiting by speaker for someone to spit it to your plane. But now you're rocking with the best, and this year award winning and all that goes before the name. And accolades are cool, but what's important is you feel me, really, that's my only motivation. Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Arvolo, a to jest Test Drive Unlimited 2. Witajcie, moi drodzy. Okej, słuchajcie, ostatnio, co żeśmy tutaj robili? Ostatnio braliśmy udział w pierwszych mistrzostwach, które udało nam się bardzo fajnie wygrać. No i odwiedziliśmy sobie salon Volkswagena. No i zobaczymy. O, tu mamy jakieś zadanie. Weźmy to sobie. Usuń cel. Ja bym tutaj to chciał sobie... O, cel na GPS-ie. Bardzo ładnie, mam minutkę czasu, żeby tam dotrzeć. Tak więc radzę się pośpieszyć. Dobra, ciśniemy. To jest zadanie okolicznościowe. To zadanie zniknie za jakąś minutę. Tak więc chciałbym zdążyć je zrobić, zanim zniknie. Prawdopodobnie trzeba będzie kogoś podwieźć. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakieś 400 metrów. Zbliżamy się bardzo szybko do tego miejsca. O, właśnie, i jesteśmy. Sprawia wydarzenie, w którym ktoś potrzebuje twojej pomocy. Dobra, chyba trzeba będzie tą laskę podwieźć. Pomoże ci zdobywać kolejne poziomy. No, siema. Witaj, strasznie zmęczyło mnie już to chodzenie. Zawieziesz mnie do domu? Nie ma sprawy, mała. 3000 mogę dostać. Okej, dobra, nie ma problemu. Są różnego rodzaju zadania dodatkowe, które z miłą chęcią będę wykonywał. Dobra, nie mamy tutaj ograniczenia czasu, ale musimy jechać ostrożnie. Nie możemy uszkadzać naszego samochodu, bo inaczej babka nam wysiądzie. Dobra, jedziemy przed siebie. 4,5 km jeszcze mamy do przejechania. Pojedziemy sobie spokojnie. Miałem skręcić. Tak, wiem, że nie tamtędy. Nie jedź tak ostro. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Moja droga. Może sobie mierzę widok z zewnątrz, o. Coś takiego. Nie, jakoś tak wolę ze środka. Nie wiem dlaczego. Po prostu w test driverach nie potrafię jeździć z widoku z zewnątrz. Nie potrafię, po prostu nie potrafię. Może dlatego, że ten model jazdy jest taki bardziej symulacyjny. Wymaga większej precyzji. A z zewnątrz niestety jej nie ma. Dobra, jeszcze 2,5 km. Muszę babkę przewieźć. Ja uwielbiam podróżować w grach. To jest naprawdę przyjemna sprawa. Szczególnie w takich grach jak The Crew czy właśnie Test Drive. Jakieś większe miasto przed nami. Myślę, że przydałoby się tam wybrać. W ogóle muszę odkryć całą wyspę. Muszę wybrać się na przejażdżkę i poodblokować salony samochodowe, jakie tutaj się znajdują. Jest to wskazane jak najbardziej. Dobra, tego typa wyprzedzamy. Jeszcze niecały kilometr. Ta wyspa nie jest duża, to jest Ibiza. Będzie jeszcze Oahu, która jest większa. Swego czasu deweloperzy TDU2 mieli ambitny plan, aby tworzyć dodatki z kolejnymi miejscami. Słyszałem, że miał być Bahrain i ogólnie tego typu miejsca, ale no, nic Dziękuję z tego ci nie wyszło. Bardzo. Jesteś uroczy. Fajna laska, swoją drogą. Okej, okay, mamy 3000 hajsu. Zawsze coś. Zawsze coś i dostałem 25 punktów do eksploracji. Dobra. Co my tu mamy teraz do roboty?
jesteśmy tutaj... Kurde, nic nie wiem. Tutaj są sklepy z naklejkami. Można oczywiście ozdabiać swoje samochody. Tu mamy wyzwania wieloosobowe, które nie działają. Przydałoby się ogólnie tutaj pozwiedzać dosyć mocno. No. Dobra. Zanim... wiecie co? Dobra, dzisiaj wybierzemy się w podróż. Weźmy sobie to. Stawmy sobie cel na GPS-ie, pojedziemy tutaj. Może zdążymy. 15 minut, myślę, że jest to jak najbardziej możliwe, aby się wyrobić. Słuchajcie, to jest seria poboczna na moim kanale. Znaczy, nie wiem. Ostatnio moje plany się mocno pozmieniały. Co do premier. Bo się okazało, że GTA 5 zostało przesunięte, jeśli chodzi o premierę, że Grey Goo nie będzie wydane w Polsce. Oj, sporo zmian, które no niekoniecznie mi się podobają. Skręć w prawo. Dobra, jedziemy na przejażdżkę, moi drodzy. 20 km mamy do przejechania, do punktu, w którym... które ustaliłem. Idziemy właśnie na drugi koniec wyspy. No i przy okazji trochę hajsu zarobimy. No i słuchajcie, to jest właśnie kwintesencja test drive. Po prostu słuchajcie, swobodna jazda po ogromnym świecie. Ona to udział w szybkościówce w trybie wieloosobowym. No niestety nie ma trybu wieloosobowego, moi drodzy. Bo serwery nie działają. No i co? Spieprzyłeś sprawę, ziom. Mamy 64... Czy to? Teraz mamy 64 km. Przejechane. O, policja przede mną. Lepiej tutaj nie szaleć. Pamiętaj, że gdy popełnisz zbyt wiele wykroczeń, może ci ścigać policja. A zwykłych wykroczeń? Nawet czegoś takiego? Nie musisz się z nikim zderzać? Wystarczy, że po prostu... Nie będę przestrzegał przepisów? No cóż, mogło się coś takiego wydarzyć. Dobra, mamy hajs. Okej. Niezły to auto wygląda. Jedziemy prawie 200 na godzinę. Tak więc prędkość jest całkiem zacna. Okej, gdzieś tu jest w okolicy... dwóch graczy w moim zasięgu. Nie, przesiądźmy się do środka. Sorry, nie potrafię grać z widokiem z zewnątrz. No, jeszcze 15 km. Mam nadzieję, że wyrobię się na to zadanie. Że zdążę. Byłoby fajnie. Mamy 200. Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. Skręć w lewo. Tędy? Wow. To może być ciężkie. Naszego samochodu. Pamiętam, że tutaj też są myjnie samochodowe. Tak jest, trochę driftem. Muszę przyspieszyć, żeby nie stracić. Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. Tak jest, kolejny driftior. Skręć w lewo. No, w końcu. O, tak. No, okej. No, zobaczymy. Jeszcze 12,5 km. A więc całkiem sporo. Spore są te wyspy. Skręć w prawo. To hamowanie i gaz. No, nasza rajdówka tutaj nieźle sobie radzi.
Dobra, drift zaliczony. Jedziemy. Traktor. Boże, po takich drogach tutaj jeździmy. Właściwie po jakiejś ubitej po prostu ścieżce. Po niczym szczególnym. Mamy hajs. No, ale niezłe tereny tutaj są. Swoją drogą. Jeszcze niecałe 10 km. No, mniejsze tych kilometrów. Tę moją Lancią mamy nastukanych. No, o. Trochę driftujemy tutaj. Wolałbym wjechać jednak na normalną drogę, niż tędy się cisnąć. No, chyba będziemy wjeżdżać. Albo i nie. Chyba muszę sobie SUV-a kupić. To jest też jeden z powodów, dla których właśnie wybrałem się w tą podróż. Skręć w prawo. Aby zebrać fundusze. No, dobra. W końcu jesteśmy. Tu jakieś wiśnie kwitną. No, ciekawie. Ciekawie, ciekawie. 7,5 km jakieś. W miarę szybko powinienem to machnąć. Uwaga, tutaj policja. O, mamy hajs. Dobra, nie dowalili się do mnie tym razem na szczęście. Dobrze jest. No i słuchajcie, jakie tutaj później będą samochody. W tej grze jest oczywiście Bugatti Veyron, którego będę chciał mieć w swojej kolekcji. Właściwie to są wszystkie samochody, jakie można sobie wymarzyć. I właśnie dlatego gram w to. Tak jest. Wow. Na szczęście nie straciłem hajsu. No jeszcze 5 km, moi drodzy. Myślę, że w miarę szybko to ogarniemy. No słuchajcie, właśnie tak będą wyglądały moje odcinki z Test Drive. Będziemy głównie tutaj jeździć, a fabułą będziemy zajmować się przy okazji. Wow. Dobra. Żyjemy, to jest najważniejsze. Ten tu jedzie środkiem. Kolo. Dobrze jest, dobra. Teraz tutaj musimy zjechać. Dobra, mamy. Cel podróży. Jeszcze 3 km. Fajny jest ten system zarabiania tej kasy. Panie, szybko się zarabia. Szczerze, mi to pasuje. Kolejne 200 moje. Dzięki temu, wiecie, jadąc sobie po prostu można nieźle sobie dorobić. Cel podróży za 2 km. Tak, 2 km. Do celu myślę, że w miarę szybko tam dotrzemy. Ostatnio oglądaliśmy Porszaki. Właściwie takie nie do końca Porszaki, bo to są rafy. A więc Porszaki mocno stylingowane. Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. Dobra, musimy tutaj. O! Skręć w lewo. Hardkorowa droga. Ciśniemy tam. Ten co oszalał czy co? Okej, złączyły się lampy, oświetlenie. Cel podróży za 500 metrów. Za 500 metrów? Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo.
Skręć w lewo. Tutaj? No dobra. Zobaczymy, co to jest za zadanie. No, ekstremalny konwój, czyli będziemy musieli przewieźć babce au samochód. Zobaczymy jaki. Muszę oddać samochód do serwisu, ale nie bardzo mam na to czas. Możesz go tam zawieźć? Tylko nie szalej. Nie mam problemu, mała. No dobra, 27 tysięcy. Okej, mi to pasuje. Zobaczymy. Zobaczymy. To jest Chevrolet Camaro. Ten nowy. Dobra, słuchajcie, nie możemy tutaj szaleć tym samochodem. Dlatego pojedziemy dosyć ostrożnie. 7 km mamy do przejechania. Fajne autko. Kurde, zarąbisty jest. Fajnie było mieć takiego w swojej kolekcji. Nie mogę nigdzie nim uderzyć. No. Okej. Dobra, samochodzik szaleje. Lecimy. Chcę jechać za szybko nim. Już mówiłem, nie mogę nigdzie rąbnąć. Chcę po prostu ten samochód spokojnie dowieźć. Gazu! Nie wiem, ale spokojnie. Właśnie słuchajcie, to jest główna różnica pomiędzy TDU a The Crew. Tutaj można sobie, człowiek nie jest zmuszany do ostrej jazdy. Tutaj można sobie po prostu jechać bez jakiejkolwiek spiny. Można się odstresować. Owszem, w TDU też tak można jeździć, ale mimo to model jazdy tam bardziej zachęca do szaleństw. Tutaj jednak do spokojnej jazdy. No i oczywiście tutaj jest dużo bardziej realistycznie. Tu wiecie, nic się nie dzieje, aż w pewnym momencie samochód jest w stanie odgryźć wam głowę. No i tutaj też czuć, że jedziemy na przykład ze 150 km na godzinę i czuć po zachowaniu tego samochodu, że to jest całkiem spora prędkość. W TDU tego nie czuć kompletnie. Tam zaczynacie dopiero czuć prędkość przy około 200 km na godzinę. Fuck! Fuck, po co? Po co to robiłem? Schrzaniłem to. Powtórzmy to. Właśnie, nie mogę w nic uderzyć, moi drodzy. Spróbujemy. Jesus. Samochód to potwór. No. Lepiej się nie bawić tutaj ręcznym. Bo może się to źle skończyć. Dobra, słuchajcie. Mamy 170 na godzinę. 190. Mamy 200. Hamować. Dobra, znowu zaczynam szaleć. Kompletnie niepotrzebnie. Swoją drogą. Mam nadzieję, że to się nie skończy tak jak poprzednio. Nie, mam jakoś taką tendencję w grach do szaleństwa na drodze. A tu nie o to chodzi. Tu nie można po prostu popełnić najdrobniejszego błędu. Mogę też zjechać za bardzo z drogi, bo to też może zostać uznane za uszkodzenie samochodu. Tak więc, no, może być to ciężkie zadanie, ale jest to zadanie tymczasowe, znaczy w sensie, że jest ograniczony czas, jeśli chodzi o jego dostępność i warto byłoby je zrobić dobrze.
No jedziesz, jedziesz, Zenek, tym autobusem. No. Można je sobie spokojnie. Piękne auto. Okej, okay, jeszcze 3 km. Mniej więcej tutaj gdzieś popełniłem poprzednio błąd. To nie było zbyt miłe. Dobra. A jeszcze 2,5 km. Otóż słuchajcie, w tej serii nie będzie fajerwerków takich jak The Crew. Tu raczej będziemy się bawić bardziej symulacyjnie, symulacyjną jazdą. Fajnie ten silnik brzuczy, naprawdę przyjemnie. Oj, chciałbym mieć taki samochód w moim garażu. Chociaż tutaj raczej skupię się na markach europejskich. W przeciwieństwie do The Crew. W The Crew nie ma zbyt wielu europejskich samochodów. Tam jest dosyć sporo samochodów amerykańskich. To też nie jest złe. Amerykańskie samochody też są fajne. Ale brakuje mi porządnych europejskich Gran Turismo. Tu w prawo i za chwilkę będziemy na miejscu. Nie wpakować się w niego. Dobra, dojechaliśmy. 5.20. Co ja odblokowałem? Dziękuję za pomoc. Do widzenia. Samochody klasyczne chyba tutaj. Sklep ze samochodami klasycznymi. Muszę zmienić ciuchy. Mam prawie 100 tysięcy hajsu na koncie. Co jest dobrą wiadomością. O, dostajemy tutaj różnego rodzaju bajerki. Dobra. Coś tu się mieści. O, czekajcie. Tutaj gdzieś jest ukryty nasz samochód. Ja sobie tutaj ustawię cel na GPS-ie. Możemy tutaj także znajdować części samochodów. I ja bardzo z miłą chęcią to właśnie będę robił. O, tutaj są. Salon samochodowy jest. Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj mają nam do zaoferowania. Classic Cars. Hej! Co tu stoi? Dobra. Co my tu mamy, słuchajcie? Mamy tu Chevrolet Corvette C1 z 57 roku. Cudeńko. Oj, cudeńko, moi drodzy. I to jest samochód, w którym mógłbym jeździć na mistrzostwa, które obecnie mam do zrobienia. Ja bym sobie odbył nim jazdę próbną. Ten samochód może być naprawdę interesujący. Nie mogę zamknąć dachu. Szkoda. Szkoda. Powiem szczerze, że szkoda. Oj, słuchajcie. Jaki fajny. No. No, słuchajcie, jak samochód z 57 roku. Całkiem przyjemnie się nim jedzie. Ach, ale jazda. Z tego co wiem, jest tutaj także Glodwing, Mercedes SL, ten z lat 60., jeden z najdroższych samochodów świata, ten na którym jest wzorowany Mercedes SLS. Dobra, świetna sprawa, okej, okay. Zakończmy ten test. Dobra, zobaczymy co tu jeszcze mają. Czy tylko te dwa samochody? Czyli Chevrolet Corvette i Mustang Fastback. Tylko tyle? Nic więcej? Paniusiu?
Lista pojazdów? Tak, tylko te dwa. No dobra, szału nie ma. Szału nie ma, dobra. Wyjdźmy stąd. Tak, opuścimy sklep. Okej, w takim razie przejdźmy się tu poszukać naszego samochodu. W garażu mamy chyba jeszcze jedno miejsce, jeszcze jedno autko. Mogę mieć w sumie dwa. W tym, w mojej przyczepie, w której mieszkam. Cel podróży za 500 metrów. Dobra, gazu moi drodzy. Gdzieś powinny znajdować się szczątki samochodu. Boże, jak ten samochód fajnie mruczy. Świetna sprawa. Pytanie tylko, gdzie to może być. Nie mam pojęcia. Po wypadku lub opuszczeniu trasy możesz szybko wrócić na tor. Dobra, słuchajcie, olejmy to. Dobra, gdzie teraz, moi drodzy, abyśmy się mogli udać? Tutaj jest, mamy kolejne zadanie. Adrenalina. Oraz tutaj. Spokojnie. Okej, co tutaj odkryliśmy? To. Dobra, tu mamy dwa samochody klasyczne. Musiałbym się tutaj udać. O, nie szkoła jazdy. Bardziej mnie interesuje to wydarzenie tu. Ja to muszę zrobić. Wejdźmy. Słuchajcie, Bugatti Veyron. To jest coś. Tak, słucham cię. Muszę oddać samochód do serwisu, ale nie bardzo mam na to czas. Możesz go tam zawieźć? Tylko nie szalej. Słuchajcie, to tam stoi. O, tak, pewnie, że ci go zawiozę, mała. Ale boski. Słuchajcie, Bugatti Veyron. Ja nim będę jechał. Ale mamy tylko jakieś 3 minuty na dojechanie. Wow. I ten spoiler, który się wysuwa. 1000 koni pod moją prawą stopą robi wrażenie. Nie mamy do przejechania. 13 km jakieś. Mam nadzieję, że tego nie strzanie. Wow, autobus! Ach! Dobra, powtórzmy to. Ale zabawa. Okej, witajcie ponownie. Bardzo wiele prób już za mną. Przejechania tego bezbłędnie. To nie jest łatwa sztuka. Gazu. No niestety 3 minutki. To jest niemały wyczyn. Nawet jak dla tego samochodu. Chodzi o to, że odległość jest dosyć spora, a po drodze są dwa bardzo nieprzyjemne ronda. Dlatego na tym odcinku autostradowym trzeba nadrobić jak najwięcej i mieć szczęście do ruchu drogowego, że nam chłopaki będą zjeżdżać z drogi, co nie jest tak bardzo oczywiste. Lecimy 370 km na godzinę. Zwolniłem do jakichś 340. Za chwilkę trzeba będzie mocno dohamować, bo będzie łuk, na którym lepiej nie wchodzić zbyt szybko. Dobra, łuk się za chwilkę zacznie. Noga z gazu. Dohamować. Dobra, tu około 250 na godzinę można mieć. I teraz gaz. Tu przed nami jeszcze jeden lekki łuk, ale udało nam się go spokojnie przejechać. Spore nierówności. Ach, zahaczyłem, trudno. Parę tysięcy w plecy. Ale myślę, że to przeżyję.
Ważniejsze jest to, żeby ten samochód dojechał. Bo już naprawdę długo próbuję to zrobić. Ach! Fuck! Nie wyszło tak jak miało. Tutaj trzeba mocno przyspieszyć. Nie zmieniaj pasa teraz. Uff. No dobra. Lecimy. Dobra, 300 na liczniku. Dobra, co niedługo będzie tunel, który jest dosyć nieprzyjemny. 380. 390. Tunel! I rondo. Dobra. No niestety. Sporo hajsu w plecy. Ale czy damy radę? Kolejne rondo. Gazu. Teren zabudowany, to mi się ewidentnie nie podoba. Dałem radę. Niestety w moim Bugatti wjechałem gdzieś tam w krzaki. Dziękuję za pomoc. Do widzenia. No, słuchajcie, nie było to łatwe. Niestety tylko 9 tysięcy, no prawie 10 tysięcy dostałem za to. Dosyć kiepsko, ale spoko. Nieźle. Dobra, jestem znany. Jakieś nowe przedmioty dostałem w butikach. No dobra. Co my tu mamy? Mamy tutaj coś nowego? Odkryliśmy? No tak nie za bardzo. Dobra. Co my tu mamy dalej? Tu mamy wstrząs. Jazda. Jak po maśle. Dobra, zajmiemy się kolejnymi zadaniami w następnym odcinku. Czekajcie, sobie stąd wyjdę. Okej, moi drodzy, no cóż, mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu, no i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć, czołem, ciao, do następnego.